Siemanko wszystkim, z tej strony Kamper, a w tym poradniku postaram się wam omówić podstawy grania naukowcem SCP Secret Laboratory. Jest on bardziej skierowany do nowszych graczy, lecz kto wie, może sam się czegoś dowiesz. Naukowiec na początku gry jest w takiej samej sytuacji jak personel klasy D, lecz zaczyna z kartą naukowca oraz apteczką. Grając tą klasą, możemy szukać ulepszarki i próbować ulepszyć tę kartę, jednakże opcja ta jest dość ryzykowna poprzez nadciągające obiekty SCP lub personel klasy D, które może próbować cię sabotować. Pamiętaj, mimo iż naukowiec i klasa D zaczynają podobnie, to są to osobne drużyny i współpraca między nimi rzadko się udaje. Proponowanym przeze mnie sposobem na ucieczkę z Light Containment Zone jest znalezienie przechowywalni SCP-012, który jest oznaczony takim symbolem. Tam znajdziemy kartę koordynatora badań, która pozwoli nam otworzyć przejście graniczne, przez co unikniemy kontaktu z klasą D i być może z obiektami SCP. Jeżeli jednak nie udało nam się zdobyć karty z przechowywalni SCP-012, to nie wszystko stracone. Ciągle mamy jeszcze GR-18, gdzie może być karta menadżera strefy, która także pozwala otwierać przejścia graniczne. Lecz nie zawsze się ona tam pojawia. Sposób ten jest dobry, ponieważ w GR-18 możemy także znaleźć apteczkę, lub co najważniejsze, broń. Heavy Containment Zone postaraj się jak najszybciej znaleźć ochronę placówki, jeżeli taka jeszcze żyje. Jest to najbezpieczniejsza opcja, ponieważ mogli oni znaleźć szybciej od ciebie kartę, która pozwala otworzyć Gate A lub Gate B. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, postaraj się dostać do miejsca respawnu SCP-096. Jest szansa, że znajdziesz tam kartę dowódcy, a tą przechowywalnię możesz otworzyć za pomocą karty koordynatora badań lub inną kartą posiadającą dostęp do przechowywalni drugiego stopnia. Jeżeli nie masz dostępu do tej przechowywalni, polecam odwiedzić serwerownię w Heavy Containment Zone. Jest szansa, że znajdziesz tam kartę kadeta, co pozwoli ci na otwarcie przechowywalni i dostanie karty dowódcy MTF. Jeżeli jesteś w tym etapie, to nie osiadaj na laurach. Ciągle po placówce krążą obiekty SCP, a kto wie, może i żołnierze CI. Żeby uciec, musisz jeszcze przeprawić się przez Entrance Zone. Staraj się tam znaleźć Gate B. Dlaczego akurat B? Już tłumaczę. Przez Gate A najczęściej wchodzą żołnierze CI, a spotkanie z takimi to dla ciebie pewna śmierć. Przez Gate B najczęściej do placówki wchodzą oddziały MTF, które mają za zadanie cię uratować. Spotkaj takie, a na 90% jesteś już uratowany. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi dowiedzieliście się wielu bardzo przydatnych wam rzeczy. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli ten poradnik okazał się pomocny, a także o zostawieniu łapki bądź komentarza dla większej motywacji. Z mojej strony mogę wam już życzyć tylko udanych ucieczek oraz miłej gry SCP Secret Laboratory.